Witaj. Zapraszam do Detroit. Jestem androidem. Posłużę ci za przewodniczkę i gospodynię. Zanim zaczniemy, spróbujmy zoptymalizować twoje nadchodzące doświadczenia. W systemie wykryto następujące ustawienia języka. Są prawidłowe? Tak, pani Android się z nami przywitała. Witam się z wami też i ja, Stachu z tej strony. Kłaniam się wszystkim. No i tak jak widać, będziemy zaczynali nową grę. I się zawiesiłem, bo kupę czasu nie byłem, nic nie zamieszczałem na kanale. Ostatni materiał, gameplay, to jeszcze w styczniu wrzucałem i od tego czasu jakoś była cisza, jakieś tam powiedzmy drobne rzeczy gdzieś tam wygrzebałem i wrzuciłem tak dla niepoznaki. Przewidywałem około 2 tygodnie jakiegoś takiego, znaczy maksymalnie 2 tygodnie przerwy, bo miałem trochę swoich spraw. A się przeciągnęło straszliwie i ponad miarę. Minęło, kurczę, prawie praktycznie 1,5 miesiąca. Więc jest to kupa czasu. No i trzeba się za coś brać, za jakieś granie. No i tak jak widać, bierzemy się za Detroit Become Human. Gra wydana w 2018 roku na PlayStation 4. Więc no, jest z tego samego roku co Red Dead Redemption 2, którą dopiero co chciałoby się powiedzieć, ale którą skończyliśmy już jakiś czas temu. A na komputery została wydana rok później, czyli w 2019. Przez francuskie studia do odmiany, bo tak generalnie znamy studia, powiedzmy, jakieś tam amerykańskie, znamy studia bardziej, w sumie chyba najbardziej amerykańskie. A tutaj dla niepoznaki studio francuskie. I prezentuje gra oczywiście bardzo, że tak powiem, oryginalne podejście do fabuły. Skąd wiem? Stąd wiem, że miałem okazję ograć 3 czy 4 początkowe jakby rozdziały. Byłem jakiś czas temu u znajomych i ogrywałem. Tak w sumie, żeby się zorientować, co ta gra sobą reprezentuje, i bardzo mi się spodobało. Gra jest podzielona właśnie na rozdziały i każdy rozdział obejmuje jakąś tam historyjkę, które to historyjki później w trakcie gry łączą się w jakąś tam jedną całość. Jak na grę dosyć ciekawe, dosyć oryginalne podejście, bo ogólnie rzecz biorąc, francuska sztuka szeroko rozumiana prezentuje zawsze takie dosyć oryginalne podejście do wszystkiego. Czy powiedzmy film francuski, czy scena muzyczna francuska, dosyć oryginalne. No i nie inaczej sprawa ma się tutaj właśnie z grą. Więc przyszłość, tutaj panie Android. I oczywiście te historyjki, które będziemy ogrywali, również dotyczą androidów. Będziemy towarzyszyli androidom. Gra w założeniu, tak jak tytuł mówi, ma nam pokazać przemianę, czy powiedzmy taka krótka fabuła, tak? Krótkie jakby streszczenie fabuły. Androidy żyją sobie wśród nas, wśród ludzi i służą nam wszędzie, tak? W domu, w pracy, bo nie męczą się, cały czas mogą pracować, więc nie sprzeciwiają się żadnym rozkazom, po prostu je wykonują. No i z czasem zaczynają powstawać jakieś pojedyncze jakby błędy w algorytmach, czy jakby to nie nazwać. I androidy zaczynają wykazywać ludzkie odruchy, zaczynają odczuwać ludzkie emocje,
A jak się historia skończy, to zobaczymy, bo sam nie wiem. Tak jak mówię, ograłem chyba 3 czy 4 historyjki, jeżeli dobrze kojarzę. No i tyle. Dobra, bierzemy się, jakby tutaj trzeba sobie to wszystko poustawiać. Wszystko po kolei. Język mowy, język napisów. Napisy sobie wezmę wyłączone, bo jeżeli jest po polsku, to wolę, jeżeli jest wyłączone. No bo rozumiem wszystko, tak? Tutaj weźmiemy sobie napisy średnie, gdyby w razie coś się zdarzyło, że jednak te napisy były potrzebne. Tutaj jeszcze od razu na samym początku jedną ciekawą rzecz widzę, ponieważ jak ogrywałem. A właśnie, bo tego wam nie powiedziałem. Ogrywałem po angielsku. I w wersji angielskojęzycznej ta tutaj pani Android, która jest w tle, podąża oczami za wskaźnikiem, który tu się przemieszcza, tak? Więc język mowy, język napisów, napisy i tak dalej, i tak dalej. To, gdy przesuwam ten wskaźnik, gdy przesuwałem ten wskaźnik w wersji angielskojęzycznej, to pani wodziła oczami za nim. To jest jedna rzecz. No, i druga rzecz jest taka dosyć dziwna, bo pani mówi po polsku, bo jest oczywiście polski dubbing, ale ustami porusza po angielsku. Więc takie troszeczkę dziwne wrażenie. No ale niech tam. Dobra, jedziemy dalej, bo trzeba zacząć grać. Proszę, dostosuj ustawienia ekranu. Tak, ustawienia ekranu, czyli jasność. Troszeczkę sobie przyciemnimy, ale nie za bardzo. 0,10 wystarczy. Dziękuję. Teraz wybierz swój profil. Doświadczony, beztroski. Moment, jaka to jest? Nie, no, weźmiemy doświadczony. Weźmiemy doświadczony. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także to tak. Kiedy wyświetlany jest ten symbol, nie wyłączaj systemu. Możesz rozpocząć przygodę z Detroit. Pamiętaj, to nie jest tylko opowieść. To nasza przyszłość. No, pani tak troszeczkę dziwnie ustami porusza, takie mocno miała jakby wydęte usta troszeczkę, no ale dobra, niech będzie. I nie było jeszcze jednego ustawienia. Będę musiał gdzieś później w trakcie wyłączyć głośniczek w padzie, bo będzie mi tutaj kolidował. No i pierwszą historię gramy z Sławomirem Mentzenem. Proszę bardzo, oto Sławomir Mentzen. Kto się orientuje w polityce, ten wie, o co chodzi. Negocjator na miejscu. Powtarzam. Tak trochę na śmiech. Negocjator jest na miejscu. Dobrze, wchodzimy i się rozglądamy. I tutaj jest właśnie też oryginalne podejście do interakcji z różnymi obiektami. Prawym drążkiem wywołuje określoną interakcję przypisaną do danego obiektu. Odłóż, czyli do dołu i obrót w prawo. Także w pierwszej chwili to jest dziwne. Klęknij. Klękamy oczywiście. Gra jest o tyle ciekawie skonstruowana. Ocal. Ocalimy, no pewnie. Gra jest o tyle ciekawie skonstruowana, że tutaj każdy szczegół, każdą akcję, jaką wykonamy, każda akcja ma znaczenie. No co jest? L1. Aha, możemy spojrzeć na akwarium. Każda czynność, jaką wykonamy, ma znaczenie dla przebiegu historii. Nie możecie! Nie możecie mi tego zrobić! Czemu? Czemu nie wyślecie człowieka? Tak, to jest android policyjny. Czyli android dochodzeniowy, śledczy. R2, aby przejrzeć swoje cele. Tak, to jest taki jakby radar,
który wskazuje, gdzie mamy się kierować. I tam jest podświetlona postać w tle na żółto. Tam mamy dotrzeć. Zaglądamy gdzie indziej. I to jest kolejna ciekawa rzecz. Gra nam nie pozwala. Jakby nie było, jesteśmy androidem i musimy się kierować tylko i wyłącznie w tamtym kierunku oznaczonym. Więc tutaj już jest blokada. Mamy porozmawiać z kapitanem. Więc tutaj nie możemy. Nigdzie nie możemy w tym momencie. To od razu wam powiem. Proszę bardzo, tutaj też jest blokada. Mamy iść prosto do kapitana. Więc idziemy. Kapitan Allen? Jestem Connor. Android przysłany przez CyberLife. Strzela do wszystkiego, co się rusza. Już mignął i zdjął dwóch moich ludzi. Możemy go rozwalić, ale stoi przy samej krawędzi. Jeśli zleci, to mała też. I tu jest wszystko na czas. Próbowaliście kodu dezaktywującego? To pierwsze, co zrobiliśmy. Okej. Obserwowano u niego wcześniej dziwne zachowania? Słuchaj, liczy się tylko uratowanie dzieciaka. Więc albo ogarniesz tego jebanego androida, albo ja się za to wezmę. Tak, każda... Spróbujmy, zrozumieć, co się wydarzyło. Otwar zakładnika. Każda interakcja, każda czynność zmienia to prawdopodobieństwo. Tutaj się przed chwileczką pokazało prawdopodobieństwo wykonania akcji, znaczy powodzenia misji. 48%, tak? I teraz tutaj możemy znaleźć wskazówki. Proszę bardzo, wskazóweczka. Jedna z dwóch. Jeszcze jest jedna. Tutaj druga. Dobra. Rekonstrukcja. Możemy wykonać rekonstrukcję na podstawie takich, powiedzmy, bardzo szczątkowych informacji. Pyk, najeżdżamy. Tutaj jest taki element podświetlony, czyli który możemy jakby zinterpretować. I to jest wszystko. Defekt zabrał broń ojca. I tu się pojawiło. Szansa na powodzenie. 50%. Podskoczyło o 2%. Bo zdobyliśmy informację. Zdobyliśmy informację. Szansa na powodzenie misji. Przeszukaj pokój zakładnika. Właśnie. Mijaliśmy panią po drodze i pani powiedziała: uratuj moją córeczkę, więc... pokój zakładnika, czyli dziecka. Odtwórz, bardzo proszę. Dobra, jakieś nagranie dziecka. Fajnie. Udało się odblokować dialog i szanse powodzenia wzrosły do 56%. Coś tutaj jeszcze jest? A, słuchawki. Okej. Pokój zakładnika przeszukany, czyli więcej śladów tutaj nie będzie. Dobra, idziemy dalej. Tutaj jeszcze jest jakieś pomieszczenie. Spójrz na co to tutaj jest. Spoglądamy. Mencen zagląda do łazienki, tak? To była łazienka. Mencen zajrza do łazienki. Stąd przyszliśmy, tak? Więc tu już raczej nic nie będzie. Tutaj coś. Tu byliśmy, a może tutaj coś jeszcze w tym pokoju jeszcze coś będzie, czy nie? W sumie nie pamiętam. Ogrywałem tą gierkę, czy tą historyjkę z rok temu i nie pamiętam. Przyjrzyj się ofiarom. Bardzo fajnie. Ofiary są, widzę, dwie, tak?
dwie? Nie, tu jest jedna, a gdzie jest... tam jest druga, dobra. Dobrze widziałem, że dwie, okej. Okay. Analizuj. Szukamy wskazówek. O, proszę bardzo. Rana postrzałowa, jedna z czterech. Może będzie druga? Moment, bo ten kursor tak dziwnie trochę... Tak trochę dziwnie się porusza. Dwa z czterech. Pewnie będzie trzecia rana. Okej. Okay. No, jakbym przytrzymał dłużej, to bym wiedział, o co chodzi. To bym przeczytał opis tej informacji. Tu już byliśmy, tak? Bo jest odkryte. Okej, okay, tutaj coś jest. Ale co? Nie żyje. Rekonstrukcja. Bardzo proszę, odkryliśmy. I teraz L2 przesuwamy na obszar podświetlony i jest coś. Ojciec coś trzymał. O, i tu się w międzyczasie odsłoniło się coś więcej jeszcze. I teraz właśnie trzeba się rozejrzeć. Odkryliśmy kolejny jakiś kolejną rzecz. Tu już jest wszystko, tu już więcej nic. Odnaleźliśmy coś więcej. Znaleziono informację. Spójrzmy, co to za informacje. Defekt miał zostać zastąpiony. Szanse powodzenia 66%. Trzeba się streszczać. Ślady krwi. Tu jest druga ofiara. Możemy obejrzeć? Analizuj. Bardzo proszę. Pierwszy na miejscu. Pewnie rana postrzałowa też będzie. Jest. OK. Krwotok wewnętrzny. Dobra. Co dalej tutaj? O, coś tutaj? No. Ten wskaźnik taki trochę pływający jest. Nie żyje. Descartes Antony. Dobra. OK. I dalej nie możemy. To znaczy, że, że w tym zakresie gdzieś musi być wskazówka. Okej, okay, jest coś. Jeden strzał. Dobra, rekonstrukcja, bardzo proszę. A tu trzeba przytrzymać. I znowu przesuwamy. Trzeba się czasami rozejrzeć. Zakładnik był świadkiem strzelaniny. Okej. Okay. Policjant postrzelił defekta i coś się jeszcze odsłoniło. Tak czasami bywa, że się coś jeszcze odsłoni. Bardzo proszę. Tutaj. Broń zlokalizowana. Wyjdź. Pytanie, czy my tą broń możemy zabrać? Okej. Okay. Możemy zabrać broń. Weź? Dobra, weźmiemy. Nie wiadomo, może się przydać. 74%. Spójrz na, coś tutaj jest. Jakaś gazetka. Tu też nie można za długo zwlekać, bo tu się wszystko liczy. Wyłącz. Wszystkie informacje się liczą zdobyte. Ale też liczy się czas w całej tej historii. O, tu jeszcze coś. Analizuj. Na co my czekamy? Powinniśmy go zdjąć. Tak, kolega polizał. Kolega polizał, no ale to jest tylko dlatego, że to jest jakby chodzące laboratorium, tak, jednocześnie.
bo to jest w końcu android. Więc to, że on polizał, no to niczym nie świadczy. To on tego nie posmakował, tylko włożył, nie wiem, pod mikroskop, czy co on tam to miał z tym zrobić, no nie? No, idź na zewnątrz. Dobra, idziemy. Chyba, no bo chyba wszystko żeśmy znaleźli. Mam nadzieję. Ło! Jeszcze jeden krok i skoczę! Nie, proszę, nie, nie! Witaj, Danielu! Skąd? Nazywam się Connor! Skąd wiesz, jak mam na imię? Dużo o tobie wiem! Chcę cię z tego wyplątać! O! Właśnie, helikopter obniżył nam, że tak powiem, procenty. Czas, spokój. Wiem, że jesteś zły, Danielu. Ale musisz mi zaufać. I dać sobie pomoc. Nie chcę pomocy. Już nikt mi nie pomoże. Chcę tylko, żeby wszystko się skończyło. Żeby wszystko się skończyło. Masz broń? Kurde. Tak. Mam pistolet. Rzuć go. Bez gwałtownych ruchów, bo strzel. Proszę. Odłożyłem. Okej. Dobra, czyli zdobywamy trochę zaufanie. Mieli zamiar cię zastąpić. A tam jeszcze miałem podejść. Tak było, prawda? Myślałem, że jesteśmy rodziną. Proszę, że się liczę. Tutaj coś jeszcze jest. Pomóż mi. Ale to tylko i zabawką. Tam jeszcze jakieś zwłoki. Kurde, co tu się dzieje? Tu policjant, tam po... Tu trzeba się streszać. Wiem, że ty i Emma byliście sobie bliscy. Uważasz, że cię zdradziła, ale ona nie zrobiła nic złego. Okłamała mnie! Myślałem, że mnie kocha. Ale się myliłem. Jest dokładnie taka sama jak inni ludzie. Danielu, nie! Wykrwawia się! Jeśli nie przewieziemy go do szpitala, umrze tutaj! Wszyscy ludzie kiedyś umrą. Jaka to różnica, czy pożyje dłużej? Założę mu opaskę uciskową! Pani się masz! Dotknij go, cię zabiję! Okej! No dobra, 95%. Współczująco? Słuchaj! Wiem, że to nie twoja wina. Emocje, które tobą targają, to tylko błędy oprogramowania. Nie, to nie była moja wina. Nie chciałem tego. Kochałem ich. Słyszysz? Ale byłem dla nich niczym. Niewolnikiem od spełniania poleceń. Helikopter wypadł. Nie mogę już znieść tego hałasu. Każ swoim odwołać helikopter! Okej. Okej, bo jest 90, tam było chyba 5%. Proszę, zrobiłem jak chciałeś! Zaufanie. Musisz mi zaufać, Danielu! Puść małą wolno, a obiecuję, że wszystko będzie dobrze! Wszyscy mają stąd zniknąć! A ja chcę samochód! Odjadę i wypuszczę małą za miastem! Nie... Kurde, dobra. To niemożliwe, Danielu! Wypuść dziecko, a obiecuję, że nic ci się nie stanie! Nie chcę umierać. Tam jeszcze mogłem pojść do tego policjanta. Nie umrzesz, Danielu, tylko porozmawiamy! Nic ci się nie stanie, masz moje słowo! Okej, 100%, czyli udane. Wierzę ci. O! Siaba.
Okłamałeś mnie, Connor. Okłamałeś mnie. Okej, misja wykonana. Ale tam się pojawiała taka informacja, niestabilność systemu. A to jest znak, że z Connorem coś się będzie działo. Że będzie odczuwał ludzkie emocje. Tak by to wyglądało. Tak, czyli tak jak mówiłem, Connor jest jednym z bohaterów. Okej, okay. I co my... No, chciałbym kliknąć. Tak, i na końcu każdej historyjki pojawia się schemat naszych wyborów i naszych decyzji i wszystkich naszych aktywności. Tutaj, uratuj rybę i można było zostawić rybę. Tutaj jest, weź broń policjanta, więc druga opcja była, można zostawić. Tutaj czegoś nie zrobiłem. Tutaj czegoś nie zrobiłem. Pytanie czego? Agent SWAT ranny. To ten, co go odciągali, jak podchodziliśmy do okna. Iść na zewnątrz, a tutaj coś jeszcze... Co tutaj, kurde, jest do zrobienia, że tego nie zrobiłem? Wydawało mi się, że wszystko załatwiłem. Tutaj przyjazne podejście. No to tutaj to już są wszystkie, że tak powiem, możliwe opcje w zależności od tego, jaką ścieżką bym poprowadził negocjacje z tym defektem. I na końcu snajperzy strzelili do defektu. Tak. I jeszcze są raz, dwa, trzy, cztery inne. Czy pięć nawet innych. Możliwości tej samej historii. Także, no trochę tego jest. Tak wygląda każda pojedyncza historyjka. Co my tu mamy? 51% ukończenia. Tak, no bo można ewentualnie później cofnąć się i rozegrać inne opcje. Ale my sobie polecimy sobie dalej. Kontynuuj. Historyjka druga. Następuje start. Okej, czyli patrzymy okiem androida w tym momencie. Gotuję 10 tysięcy różnych potraw. Chodź, Zoe, idziemy. 200 języków i dialektów. I pomaga dzieciom w lekcjach od podstawówki aż do uniwersytetu. Wow! Rozejrzyj się. Skarbie, wygląda świetnie. Tego nam właśnie trzeba. To ile on właściwie kosztuje? W tej chwili mamy specjalną promocję na całą linię. Okej, czyli my stoimy w sklepie dla androidów w tym momencie. W cenę wliczona jest dwuletnia gwarancja na części. No i tak jak mówiłem w samym tym jakby wstępie, że roboty służą, androidy służą do wszystkiego, tak? Bo tutaj szkoła, nie szkoła, tak, do wysłuchowania dzieci, do nauki, korepetycje, nie korepetycje, cuda, wianki. Także androidy do wszystkiego. No i jest. Nie było łatwo przywrócić go do stanu używalności. Naprawdę mocno czymś oberwał. Co mu się właściwie stało? Wpadł pod auto. Głupi wypadek. A, rozumiem. Tak czy siak, jest już całkiem na chodzie. Przeszedł tylko reset. Musieliśmy wymazać mu pamięć. To chyba nie problem. Nie ma sprawy. Okej. Nazwał go pan? Ja nie, córka. AX-400. Zarejestruj imię. Kara. Mam na imię Kara. Dzień dobry, mam na imię Kara. I to jest drugi bohater naszej historii. Chciałem powiedzieć pani, no niech będzie, że pani. Pani została oddana do sklepu do naprawy, tak? Bo uległa jakiemuś wypadkowi. Ale została naprawiona. I teraz co? Teraz wychodzi na to, że wraca do domu. Bo została zresetowana pamięć.
wrócili będzie... Czyli będzie co? To będzie inny typ androida, bo Connor był android policyjny, a tu będzie android najprawdopodobniej domowy. Bo to miało być dla córki, tak? Więc będzie to android domowy. Czyli pewnie odrabianie lekcji, ogólnie opieka nad dzieckiem, pewnie jakieś tam gotowanie. Fajne są te scenki tutaj, pokazane, jak wygląda miasto. I lost my job because of androids. Help me. To jest, jakby, że tak powiem, druga strona, ta ciemniejsza strona świata androidów. Androidy wypierają ludzi z pracy, tak jak mówiłem, tak? One się nie męczą, nie buntują, wykonają każde polecenie, bo to jest android. To jest robot i on ma wykonać po prostu polecenie. I tyle. A że się nie męczą, no nie męczą się, no bo to są maszyny. Okej, w tym momencie przeskakujemy do naszego trzeciego bohatera. Przeskakujemy do trzeciego bohatera. Idź do sklepu z farbami. Gdzieś tam mam iść, tak? Dobra. Czekaj, ja pomogę. Dobra, jest ścieżka. Proszę bardzo, jest ścieżka. Ja nie mogę od tej ścieżki odejść na bok. Mam iść ścieżką. Gra nakazuje mi iść ścieżką. Jeżeli pójdę sobie na bok, proszę bardzo, blokada. Sklep z farbami w innym kierunku. Więc się rzeczy musimy iść do sklepu z farbami. L1, tutaj coś jest. Za tobą 19 km. Zostało jeszcze tylko 8. No okej. Okay. Tutaj pan dba o formę, a android biega za nim i służy mu. Jakieś roboty drogowe. I służy mu za. Czekaj na zielone światło. I służy mu za stojak na bidon. O. Ban android. Androids ruin our country, we want jobs. Właśnie, to przedtem widzieliśmy jednego takiego kloszarda, tak? A tutaj widzimy następnego człowieczka, który stracił pracę. Prawdopodobnie stracił pracę w wyniku silnej konkurencji. Dobrze, tam mamy iść. Pytanie, czy możemy się to rozejrzeć, bo ja już nie pamiętam. Pies, nie hałasuj. Jeżeli słyszycie jakieś takie dziwne dźwięki, to pies mi tutaj się trzepie. O, to jest ten właśnie staruszek, którego żeśmy widzieli, jak jechaliśmy z Karą. Pewnie, że cześć. To miało trafić do sekcji 7. Tu troszeczkę można się rozejrzeć, fajnie. Ej, coś tu było? O, tu można. Spojrzeć na pana. Human music. $1 to hear music with soul. Ale pan śpiewa po angielsku. No w sumie mógłby śpiewać po angielsku, niech by było. Bo tak wszystkie głosy dookoła są po polsku, ale pan śpiewa po angielsku. Możemy pójść dalej? Łe, tu jeszcze można. Kurde, nie, idziemy, bo... tutaj, L1. Co to jest? Da jakiś pomnik? Arnold Brook. Nie kojarzę gościa. Jeżeli ktoś z was kojarzy, czy to jest nazwisko jakieś konkretne, czy po prostu, znaczy w sensie, czy to jest nazwisko jakiejś realnej postaci, która kiedyś żyła, to dajcie może znać w komentarzach. Ja nie kojarzę. Produkując maszyny, a jednak do Boga nam daleko. Jesteśmy zaledwie pyłem. Czemu tak na mnie patrzysz, demonie? Wiem, kim jesteś. Doskonale to widzę. Jesteś tym, z którego pomocą nadejdzie tu zło. To ty jesteś tym, który zniszczy Detroit. Two-
tworzymy androidy na swoje podobieństwo. No właśnie, bo są tacy różni kaznodzieje, którzy oczywiście w odpowiedni sposób, znaczy, no, chodzą i głoszą słowo, że tak to ujmę. Get yours today. Tak, czyli oczywiście, no, Cyberlife. Androidy dla każdego. Androidy dla każdego. Co to jest? Android Temporary Parking. Dobre to. Okej, okay, no tak, androidy, ja nie wiem, jakie one mają zasilanie, ale zakładam, że też muszą się w jakiś sposób, powiedzmy, podładować. Być może, a być może nie, tego nie wiem. Tego nie wiemy. Dobra, idziemy dalej do sklepu, bo nam gra nie pozwala nigdzie indziej iść. Tak, wiem, że sklep prowadzony jest w innym kierunku. Gdzie jeszcze możemy się rozejrzeć? Tutaj? Nie, tutaj nie możemy. A tu jest Bellini Paints, okej. Okay. A możemy się przejść kawałek dalej? Kolejny parking. Kolejna. I już nie da rady więcej. Tu już się nie możemy. Czasami się gdzieś można rozejrzeć. I gdzie ja tutaj? To nie, tutaj. Wejście. Proszę bardzo, dzień dobry Państwu. A ja tu mam iść, dobra. Połącz. Identyfikacja zakończona. Zamówienie numer 847-6399. Proszę potwierdzić płatność. Zapłać. Potwierdzam płatność. Transakcja zakończona. Plusem tej gry jest to, że sterowanie jest mało skomplikowane. Odbierz paczkę. Jedź autobusem do domu. Dobra, wychodzimy z tego bałaganu. Moment, czy tu można coś zrobić jeszcze? Nie pamiętam. Bo tam na mieście można było zajrzeć na to tu, a to tam, no nie? Myślałem, że może coś w tym sklepie. Ale nie. Dobra. Użyj R1, aby zmienić umiejscowienie kamery. Aha, może być z przodu albo z tyłu. Dobrze, ja wolę, jak jest kamera z tyłu. I teraz moment. Gdzie tu się... Jest autobusem, no... Tam mam iść, 67 metrów. Dobra. Pytanie, czy teraz mogę się tutaj cofnąć? Czy też mi gra nie pozwoli, bo będę musiał iść na przystanek? Dobra, czyli przystanek w innym kierunku, dobra. Czyli tutaj też nie możemy nic. Przystanek w innym kierunku, dobrze. Teraz moment. Kurna, jak on się tam nazywał? Tu można iść. Tam gdzieś też słychać protesty. Zniszczy się roboty. A tu jest protest. Podjedziemy? Posłuchamy? Oj! Dokąd się wybierasz, konserwo? Ha? Co ty powiesz? Ej, ludzie, patrzcie, mamy tu jednego z tych pustaków. Patrzcie na tego małego fiuta. Zabiera nam pracę, a nie potrafi nawet się podnieść. Dobra, spajemy. Wykopać go stąd! Tak! Zasłużyłeś na to! Nigdzie stąd nie pójdziesz! Teraz dostaniesz od nas w pierdol! Nieźle dostał! Zrób to! Dobra. Wystarczy. Zostaw go.
Musimy dać temu ścierwu nauczkę. Jak go uszkodzisz, wlepię ci mandat. Wam też zabierze robotę. Ciekawe, co wtedy. No już, rozejść się. Dobra, udało się. Przeżyliśmy. Coś tu jeszcze można gdzieś coś zrobić? Zajmują nasze miejsce. Może gdzieś tu jeszcze pójdziemy? Tu jeszcze jakiś sklep jest, czy co to jest? Brak wstępu. Coś tam. Trochę te napisy, jak tak latają, to są zasłaniane i momentalnie ciężko się zorientować, ale okej. Okay. Tak w ogóle to... Zarówno te androidy, jak i duża część bohaterów, chyba nawet wszyscy bohaterowie, znaczy postacie w tej akcji, w tej grze, to są twarze normalnie aktorów. Aktorzy nie tylko... Czekaj na autobus. Którzy nie tylko, że tak powiem, chciałem powiedzieć, coś powiedzieć i się zawiesiłem. To są fikcyjne twarze. To są twarze realnych, wejdź, to są twarze realnych aktorów, którzy w wersji angielskojęzycznej użyczyli także swoich głosów, tak, więc nie tylko twarze, ale w wersji oryginalnej to są też głosy. I w ogóle jaki kontrast, nie? Zwróćcie uwagę, androidy jadą z tyłu w jakiejś takiej, tak upakowane jeden przy drugim, no nie? A z przodu część dla ludzi taka obszerna i mało kto tam się poruszał. Tam chyba ze dwie czy trzy osoby jechały. No i dobra. I teraz tu już coś można było zrobić, jakieś dwie rzeczy. Nie zrobiliśmy. Tutaj też. Gap się na sprzedawcę hot dogów? A gdzie ja, kuźwa... Gdzie ja widziałem sprzedawcę hot dogów? No okej, okay, ale praktycznie rzecz biorąc... Prawie, że wszystko zrobione. 75% ukończenia, no nie najgorzej. No i to tak, to i tutaj sobie zakończymy odcinek. Tak wygląda ta gra. Sterowanie dosyć proste, a zarazem oryginalne, bo interakcja odbywa się przy pomocy, tak jak mówiłem, przy pomocy drążka, a nie przy pomocy przycisków, tak jak to zwykle w każdej grze bywa. Więc jest to oryginalne. Grafika taka, jakby to ująć, ostra i plastikowa zarazem, ale w takim dobrym znaczeniu, wskazująca, że no, wszystko odbywa się w przyszłości i wszystko jest właśnie sztuczne, plastikowe czy metalowe, mechaniczne. Ogólnie klimacik stworzony, bardzo sympatyczny. No i w tym momencie mamy zapoznanych, nazwijmy to, trójkę naszych bohaterów. Zobaczyliśmy ich twarze. No w przypadku Kary tyle tylko, żeśmy ją zobaczyli, że została odebrana ze sklepu po naprawie. I w przypadku tego ostatniego, Markus, tutaj jest Markus. Ok, w przypadku Markusa wiemy, że odbierał farby. Zapewne dla swojego właściciela. Więc jego właściciel jest malarzem, tak? Ok. Tyle wiemy. Dobra, nie klikam kontynuuj, bo... No bo się zacznie kolejna historyjka. Szkoda, że tu nie można tego już przerwać rozsądnie. No ale dobra, trudno. Niech będzie jak jest. Prezentuje się dobrze. Jeszcze chyba jedna albo dwie mam gdzieś tam z ogrania wcześniejszego, a później już będziemy jechali tak całkiem kompletnie na żywca. Zobaczymy, co nam z tej
co nam z tej gry wyjdzie. Tak jak mówiłem, tu każda decyzja może w jakiś sposób wpłynąć na ostateczny wynik. Pytanie, jaki będzie ten ostateczny wynik. To jest, nazwijmy to, fabuła niby liniowa, ale z tyloma opcjami, że nigdy nie wiadomo, co się może zdarzyć. Więc będziemy odkrywali po troszeczku całość tej historii. No ale to już w następnych odcinkach, więc oczywiście zapraszam, kto lubi takie rzeczy. Zapraszam na kolejne odcinki, a tymczasem żegnam się z Wami. Trzymajcie się, cześć.